Buongiorno. Jak widzicie, dochodzi 5 rano. Czekamy brodatego Zbira i atakujemy chyba Rewę. No to robi się takie już przygnębiające, że 5 rano i tak jeszcze ciemno jest. A niedawno o tej godzinie to już słońce dawno przez szybę naparzało. Także, no niestety, idzie ku jesieni. Słoneczko już świeci, zrobiło się ciepło i jasno, a jakąś godzinę temu, jak wstawałem, to Dzień się dobry. nie zanosiło. Właśnie. Dobry dzień. Przysiadam. Rewa, tak? Dokładnie. Ciśniemy na Rewę. To jest pierwsza część dnia, a potem może jeszcze jezioro, ale To będzie już lala lala. to będzie już Beczka na piasku, jak na razie pierwszy fancik, a długo w wodzie coś dzisiaj widnie. Tu mamy amerykańską monetkę, jakiś dolar. Co to dokładnie jest? 89 rok. Fajna. A teraz złotóweczka PRL. Bardzo fajna monetka, tylko troszkę zjedzona. Jesteśmy jagódki, czarne jagódki, piękne 2 złote jagody, jagodzianki. Co to mamy? 58 rok, super, bardzo ładny stan. I do torebki. A teraz złotóweczka z PRL-u. Super. Ładne, nie? O, PRL-kowy wysyp dzisiaj. Przed chwilą ja miałem 2 złote, złotówkę i teraz jeszcze rybaczek. Subcio. Co, suszysz się pan na słoneczku? No to w cieniu. O, zobacz, tu są takie liny. Gdzie? Tutaj. Dinozaury. No i można się pochuśtać. Tylko że nie poskaczemy stąd do wody, tak jak wczoraj. Do daleka. Co, kończymy na dzisiaj? Kończymy, było fajnie. Idziemy do auta robić podsumowanko i... Do domu. Do domciu na śniadanko. Teraz lecę sobie WS-ką na małe zakupki do Biedronki. A wieczorem jeszcze o godzinie 18 z Łukaszem lecę nad jezioro na kolejne kopanko. No ale z tego odcinek będzie wrzucony pewnie jutro. Trzymajcie się, łapy w górę. Rób tak to zawsze. Jedzie już po mnie Łukasz. I dogrywka. A już widzę też żadę. Super. Lecimy z powrotem na rybę. Drugi dzisiaj rekinie. Witam cię. Damy. Rekin z Rekwinoxem 800. Rekwinox. Jest Waldi, Łukasz i tam się gdzieś plażuje Dorota. Tam o. Ćwierć dolarówka. Seba ma złoto, Seba ma złoto. Tak na pożegnanie ćwierć dolarówka. Nie wiem gdzie ja patrzę, nie wiem gdzie ja patrzę. Gdzie ja patrzę? Dobrze patrzę. Dobra, my kończymy na dzisiaj. 2 wypady, w sumie fajne. Ja nic nie mówię. Dobra, do następnego, do jutra. Jutro jezioro. No, jest już wieczór, jest już praktycznie noc. Pianki się suszą, mam nadzieję, że jutro rano będą gotowe. No i co, ja jestem zadowolony z dzisiejszego dnia, mogło być troszkę więcej fantów, no ale wiadomo, nie będę tutaj czarował,
Nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze jest mega pełna torba. Liczy się oczywiście dobre towarzystwo, fajny wypad i żeby było wesoło, no bo no, głównie tylko o to chodzi przecież, nie? To daje tego kopa. Jak się podobało i chcecie zobaczyć więcej, na przykład to, co będzie działo się jutro, to dzisiaj zostawcie łapę w górę i subskrypcja. No i widzimy się jutro. Jutro znowu ten sam schemat, tylko że jeziorko. Jeszcze nie wiem, czy dobre, czy ustarbowo, ale widzimy się jutro. Do zobaczyska. Dobranoc, hej.